1, start! I jedziemy za potem policyjnym, aż do momentu syreny nie wyprzedzamy. W tym roku szósty rajd przygodowy Wertepy Trail.pl odbywa się w Zmoszyniu. Zmoszyń gości nas wraz z terenami okalającymi, gdzie ma trasę nasz rajd. Wspaniałe tereny leśne oraz jeziora i rzeka Obra stanowią świetne miejsce na organizację rajdu przygodowego Wertepy, czy w ogóle rajdu przygodowego, który jest dyscypliną polegającą na tym, że uczestnicy pokonują trasę wyznaczoną przez organizatora w terenie w różny sposób, zarówno pieszo, rowerem, kajakiem, jak i na rolkach. Tereny tutaj wokół Zbąszynia idealnie do tego się nadają. Wspaniałe kompleksy leśne, wspaniały kompleks rzeczny i względnie spokojna okolica malownicza są idealną trasą dla zawodników, którzy mogą podziwiać krajobrazy, tutejszą kulturę i lokalne zabytki na trasie. Co spowodowało, że wybraliście to miejsce? Czy ktoś tutaj wcześniej brał udział w jakiejś podobnej imprezie? Czy ktoś był tutaj na jakimś biwaku? To znaczy, co roku robimy nasz rajd w innym miejscu. Jako że jesteśmy klubem sportowym z Poznania, staramy się szukać ciekawe miejsca w okolicy, w jakiejś niedalekiej odległości od Poznania. W tym roku właśnie zainteresowały nas te tereny. Kilka osób bywało na wakacjach, między innymi w Zbąszyniu, także już trochę kojarzyliśmy ten teren i wiedzieliśmy, że będzie to dobre miejsce na organizację takiego rajdu. Toroby, ruszacie na sygnał startu przez bramę w prawo za samochodem policyjnym. Pierwsze okno. Rajd przygodowy Wertepy jest klasyczną formułą Adventure Racing. Adventure Racing w tłumaczeniu na polski rajd przygodowy. Polega na tym, że zawodnicy pokonują trasę za pomocą trzech konkurencji, minimum trzech konkurencji, czyli za pomocą roweru, biegnąc oraz płynąc kajakiem. Dodatkowo bardzo ważnym elementem podczas rajdów przygodowych jest orientacja, czyli zawodnicy pokonują trasę, mając do dyspozycji mapę. Mapa jest najważniejszym elementem, jeśli chodzi o strategię w rajdzie, gdyż pozwala na wybranie odpowiedniego wariantu i w najszybszy sposób pokonanie całej trasy. Dodatkowo jeszcze takim smaczkiem podczas rajdów przygodowych są zadania specjalne. W tym roku zadanie specjalne polega na przeprawie przez jezioro z cypla na cypel za pomocą przygotowanych przez organizatora dendek, na których muszą się z rowerami przemieścić na drugą stronę. Rajdy przygodowe w zasadzie są sportem dla każdego, ale tak jak mamy tutaj na rajdzie, pewien podział na profesjonalistów i amatorów. I profesjonaliści startowali na trasie około 160 km, natomiast amatorzy startują, właśnie przed chwileczką wystartowali, na krótkiej trasie około 60 km. Tak jak wspominaliśmy na odprawie technicznej, droga bodajże 388, ta powiatowa w lewo. Można mówić. Startujemy od wielu lat już w tego typu imprezach. Pokoleniowo w licznym z reguły gronie z co najmniej kilkunastu osób. A skąd siły i energia zachowana tak długo u pana? Trochę trzeba ćwiczyć. Czyli na siłowni? Nie. Tylko bieganie rower. Ile lat już pan tą pasję kontynuuje?
pod 30 pewnie. Co na takiej trasie może się zdarzyć? Generalnie nic się nie powinno zdarzyć. Poza tym, że mogą być problemy ze znalezieniem kurtki. Z różnych powodów. Zapraszamy Państwa wszystkich dzisiaj na godzinę 21 na rynek, tam podsumowanie jest punkt numer 1. W dalszej części trasy będzie się przekraczać i tam już nie będzie żadnego problemu, natomiast przy dojeździe na numer 1